Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam swój nowy zakup. Jest to jaszczurka, która osiąga dość spore rozmiary. Jak na razie jest to maluszek, siedzi sobie w tym pudełeczku. Jest to waran stepowy. Zaraz Wam ją pokażę, wyciągnę. Jeśli chodzi o jakiś opis, bądź chcielibyście zobaczyć terrarium, w którym będzie przebywać, mam częściowo przygotowane, na razie pójdzie do takiego tymczasowego, tak zwana kwarantanna, ponieważ no, trzeba sprawdzić, czy gad jest zdrowy. Fajny ma ten język. Ile może mieć? Ja wiem. Myślę, że z 15 cm. To jest maks, ile w tym momencie ma. Taka oto jaszczurka osiąga dość spore rozmiary, jak już mówiłam na początku, ponieważ może dorosnąć nawet do 1,50 m, aczkolwiek raczej nie przekraczają metra. Ojejku, nie wiedziałam, że taka szybka jest. Dobra, zamknęłam ją na razie w pudełku. Tutaj sobie siedzi. Ogólnie to, jak wcześniej miałam ją na rękach, nie skakała, tak? Nie skakał ten waranek. Teraz musiał się czegoś przestraszyć być może. Ogólnie to nie są aż takie szybkie, raczej to są leniwe jaszczurki. To znaczy maluchy są oczywiście bardziej takie aktywne niż dorosłe warany, często są one tuczone, a nie powinno tak być. Tak jak mówię, jeśli chodzi o jakiś opis czy tam terrarium, bo będę robiła dla niej większe terrarium, jakieś fajne, wtedy myślę, że nagram taki filmik i zobaczymy również karmienie. Ja ją spróbuję jeszcze raz wyciągnąć, żeby Wam pokazać na koniec. Tylko sobie tu przygotuję, żebym mogła szybko ją włożyć. Ja mam takie terraryjko, którego nawet Wam nie będę pokazywać, bo jest, że tak powiem, dość ubogie, ale ma służyć temu, aby sprawdzić, tak jak mówię, czy jaszczura jest zdrowa. Bo jeśli się okaże, że ma, załóżmy, jakieś tam pasożyty, to nie ma sensu nakładać podłoża, a później wszystko wyrzucać, wymieniać, dezynfekować. Uważam, że ręczniki papierowe są na razie w porządku. Ewentualnie, ponieważ te jaszczurki bardzo lubią kopać i siedzieć w norach, mam zamiar jej wstawić jakiś pojemniczek właśnie z dużą ilością torfu bądź włókna kokosowego. I wtedy będzie miała jako takie warunki tymczasowe, ale tak jak mówię, ona w tych warunkach nie będzie siedziała dłużej niż tydzień, no góra dwa. Myślę, że bardzo szybko trafi do nowego terrarium. Właściwie mam to terrarium już gotowe, ale tak jak mówię, jakieś tam akcesoria, korzenie, wiadomo, podłoże, no to wszystko wolałabym jednak mieć pewność, że jaszczurka jest zdrowa, zanim trafi do tego terrarium i je udekoruję. Tak więc na koniec jeszcze pokazujemy naszego skoczka szybkiego. No, bardzo ładne ubarwienie, powiem Wam. Nie mam Wam jak inaczej w ogóle go pokazać, ponieważ no, mam problem z aparatem w tym momencie i muszę nagrywać wszystko telefonem. Ale w końcu ważne jest, żeby coś nagrać i Wam pokazać. Już sobie tutaj zamykam, żeby mi nie uciekł. Jest jaszczurka jeszcze zestresowana, jak widzicie, także no nie ma co ją brać na razie na ręce, opowiadać nie wiadomo co, a fajnie też opowiadać, abyście widzieli też tą jaszczurkę, część w terrarium, trochę na rękach. No a na razie to tak jak mówię,
Poczekajmy, aż troszkę się zaklimatyzuje i wtedy zrobimy jakiś, myślę, że bardzo fajny filmik z robieniem wystroju jej terrarium oraz z opisem, z karmieniem, bo na razie to też nie chce jeść i no, nie ma się co dziwić. Jaszczurka jest w dobrej kondycji, także nic jej nie będzie, musi się zaklimatyzować i wtedy będziemy działać dalej. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w kolejny piątek. Hej!